Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Center 22, jak to dzisiaj akcja dość gruba, bo siewy. I trochę nawozu będzie, trochę wapna, a takie są promocje. Zapomniałem sobie cienie włączyć, więc już to robię. No, zaraz lepiej ta gra wygląda. Widocznie się na pracownikach obydwu jeżdżą. No a tutaj sobie jeżdżą dwa cosplaye, wały i siewnik. Tutaj są wały. Mogę tak nawet pokazać. Zaraz będzie konfrontacja prawdopodobnie, więc poczekam sobie minutę. Czy oni zdążą się ogarnąć, czy jednak będzie konfrontacja? Dobra, ten kręci. A, bo tam jest pewnie jeszcze taki kurs, dobra. Aha, czyli ten pierwszy jest tylko zawsze tak. Ale tu też będzie chyba cofał. Dobra, to tak jest. No dobra, niech tak jest posiany. Dobra, jać. Dobra, teraz będzie cofał, więc będą jajca. Zobaczę, może przejedzie z tymi wołami. Tak kurde, nie do końca przejedzie. Ale dobra. Oni sobie tutaj poradzą. To nie wiem, czy im nie będą się pomóc trochę. Zaraz zobaczę. Opuści się wniki, pojedzie? Nie, nie pojedzie. Dobra, dobra, ten pojedzie. No i dobra, wszystko ogarnięte, oni sobie tutaj ładnie sieją, za 10 minut będzie zasiany. A ja wsiadam sobie do tego mojego przyjaciela. I wrzucimy sobie D. A D1. No tak, bo na D1 miałem jeździć, więc 18 na godzinę tutaj akurat rozsiewacza nie kręciłem, no bo stwierdziłem, że nie ma sensu. I tak ja dużo tych nawozów nie robię, więc. A po odcinku, jak jest nawóz do roboty, to się robi zupełnie inaczej. Ty, ale to... A, bo tam jest nawieziony chyba ten ruch, tak? Tak, to jest nawieziony. Chciałem powiedzieć, że to nie daje 42 metrów. Ale tam jest po prostu nawieziony, bo to było do rany tyle dala. Dlatego tak nie mogło być. Więc nawozimy sobie łąkę, to taka szybka robota, a później przesiadam się na wapno. Jedno pole szybkie do wapnowania i po tym jak starczy czasu to jeszcze sobie tutaj zasieję. Jak starczy czasu, bo nie wiem czy starczy czasu, bo dość szybko zapierdzielają. Ale ten nawóz też powinien szybko w miarę pójść. A jak nie będzie siewo, no to trudno, nie, to nie będzie i tyle. Ja tam zbytnio zasiewami nie będę pakał, no bo powiedzmy sobie szczerze, że w sumie dwa odcinki temu musiałem tutaj tą łąkę, więc. Więc teraz jakby nie było siewu, to za dużej straty bym nie miał. No, to były ostatnie siewy łąki, tak? A tego rzepaku nie ma dużo. A w kolejnym odcinku będzie chyba wrzesień i będzie kukurydza. No, chyba na wrzesień sobie jednak to kukurydzę zrobię. Chyba na wrzesień będzie lepiej wyglądać niż na sierpniu. No w sumie mógłbym iść na sierpniu, ale... Czy ja chcę tyle rzepaku ładować? Nie wiem. Czy sobie to po odcinku pomyślę, czy ja będę w ogóle siał rzepak tam na tych polach kukurydzy, czy nie. Bo jeżeli tak, to bym musiał w sierpniu najlepiej skosić to. A jeżeli nie, no to muszę sobie czekać do września. Ale kiszonka będzie gruba, coś czuję tutaj. I jeszcze zaraz sobie ją nagram po tym odcinku dzisiaj. No nie wiem, czy od razu, ale... Ale może od razu, wtedy bym miał poniedziałek i piątek zaliczony odcinek. Odcinek poniedziałek i piątek by był zaliczony. I potem poszedł sobie na... Na Elengrada oczywiście. Ogarnąć odcinek sobie na wtorek. Bo kurde, ten odcinek nagrywam w sobotę, a on jest na poniedziałek. Więc widzicie, no nie mam zapasu, a zapasy się skończyły, więc trzeba dzisiaj pocisnąć. A dzisiaj wieczorem prawdopodobnie jeszcze będę wychodził z domu, więc mam tylko w sumie pół dnia na nagranie tych odcinków i ich wrzucenie. Znaczy no wrzucenie to tam akurat najmniejszy problem, bo mogę sobie jutro, czyli w niedzielę powrzucać, tak? Ale ponagrywać w niedzielę to już tak w sumie nie bardzo. Zależy czy będę jechał na obiadek czy nie. Jeżeli nie będę jechał na obiad, to jest wygrane. Czy tak można powiedzieć.
Jeżeli nie będę jechał na obiad, no to będę miał okazję nagrać w godzinę, tak? A jeżeli pojadę, no to wiadomo, że nie będzie okazji. No ale zobaczymy. Dobra, w sumie chyba widzę, że nawet się z siewami tam nie wyrobię już na tym polu. Bo tam się jest pół pola zasiane. Ale to dobrze, dobrze, niech jest. Przynajmniej, jak nie będzie ziemków, no ja mówię, nie będę płakał. Ale tu jest jeszcze pole do siania. No właśnie, tu jest jeszcze całe pole do siania i tu. Znaczy tutaj będzie akurat pracownicy siać. A ja będę prawdopodobnie to tutaj siał, więc ja zdążę sobie zasiać jeszcze coś. Trochę tego rzepaku. Tam z 2 metry. Tutaj muszę sobie poprawić, no bo... A nie, nie muszę jednak. No tak, bo przecież to było doorane, dlatego nie muszę tego poprawić, bo było doorane. Dobra, pojadę sobie te 24 w sumie. Albo dobra, wrzucę mu D3, żeby trochę szybciej pojechał. No i dobra, włączymy rozciągać. W sumie, jak daje radę, to niech jedzie sobie na tym D3. Jak sobie daje radę, to... Czemu by nie? No tutaj już doorane było więcej. To tam na końcu nic nie było dorywane, bo tam było na równo zrobione pole. Ale tutaj było doorane, to już widać, że nawóz nie przyjmuje. Bo już jest dawka na więzienie. No tak to wygląda mniej więcej. Więc spoko, spoko. A nawóz to fajna robota? Taka w sumie niecodzienna. Zobaczę, może sobie zrobię jeszcze we wrześniu odcinek z nawozem na rzepak. Jak będzie kiszonka, to może jeszcze nawóz na rzepak sobie zrobię, no bo jest tylko jedna dawka nawożenia, jak widać. Tutaj też jest dawka, więc wszędzie po jednej dawce jest nawożenia. Trzeba będzie to nawozem zrobić. Więc zobaczymy, zobaczymy. Może sobie na odcinku to zostawię. Może sobie na odcinek zostawię, może nie. Może po prostu tylko sobie kurzplej będzie jeździć z nawozem. No, pomyślę. Na razie mi się nie spieszę o to. Ja chciałem sobie zrobić nawóz na łąkę i mam 7 minutę już, ale to wolno idzie jednak ten nawóz. No tak, tylko że to jest 10 hektarów prawie, że to było 8 coś tej łąki. 8 chyba 60 jak chciałem, albo 8,30 coś takiego, to była dość duża ta łąka. Więc no... Też się w sumie trochę nie dziwię, że tak niby jadę te 18 i 42 metra, ale trochę schodzi jednak, żeby to nawieźć taką łąkę. No, tam ma... No, trzeba jak najszybciej... Ile ma klasik minut? 4 minuty, tak? Tak. To te 4 minuty bym musiał sobie nawieźć te pole tutaj zwapnować, chociaż dookoła, żeby on miał gdzie siać. A sprzęt do wapnowania już tam stoi, więc na spokojnie. Czyli taki w sumie odcinek bardziej ogarniający serię, niż... No wiadomo, tam sobie w tle się wyjdą, ale w sumie bez tego odcinka... W teorii mógłbym przeżyć, ale to wtedy za dużo roboty miał poza odcinkiem, a ja wolę, skoro i tak jest 2 razy w tygodniu, choć beru, to wolę sobie wam nagrać to. Też wiadomo, że lepiej mieć odcinek niż nie mieć. Bo wiadomo, ja mając odcinek jestem spokojniejszy, bo wtedy mam więcej czasu sobie na ogarnięcie save'a. Super, że tego wyłączyłem jeszcze sobie ten pomata. Zablokowany przez obiekt, coś się tam zablokowało. Te się rypli. Może się odblokują. Poczekam minutę. Może się odblokują. No i dobra. Trzeba ulepszyć. Chyba się jednak nie odblokują. To zostały 2 przejazdy do nałożenia jeszcze. No gdzie? Przecież oni nigdy by się tu nie odblokowali. Ale ten ma 305 punkt, więc on sobie zaraz pojedzie. Walu sobie spuści i pojedzie. Dobra, ten tam będzie zapać, więc... No jadź!
Dobra, raz, dwa trzeba ten nawóz zrobić, bo trzeba już wapno sypać, bo klasik zaraz będzie kończył robotę, więc przydałoby się, żeby siał dalej, tak. A New Holland jak tam mu idzie? A, New Holland już prawie kończy. No też pewnie około 5 minut zostało. Jak widać, robotka idzie. No, tam ma 3 przejazdy z tego co widzę, więc... Nie jest najgorzej. A ja też mam zaraz koniec, więc kurde, w sumie głupie 10 minut nałożenia, a łąki wyszło. No i znowu zapomniałem, znowu GPS-a włączyłem. Nie GPS-a, tylko tego, tempomata. A tutaj czy bym jest wyjechał? Ja przejadę jeszcze to. To trochę szybciej może przejadę. No i dobra, elegante to idzie, nałożenie. Tutaj na końcu mniejsza dawka, to mogę sobie trochę przyspieszyć. No i dobra. Dobra, zjadę nim na gospę, żeby nie było, że na łące zostaną sprzęty. Zjadę sobie kulturalnie na gospodarstwo. No i przysiądę się do Maseja kolejnego. Ten ma 1,5 minuty, więc... Duży Masejek. Największy na tej farmie. To jest chyba mój największy ciągnik na razie. Nie, w sumie nie mam, to trochę większy. Nie ma 430 koni. A ten ma 400 koni, to... No to nie wolę, to jest największy na razie, ale to za niedługo się zmieni. Za parę dni. Czy, no nie wiem, czy za parę dni, ale prawdopodobnie tak, bo myślę, że chyba na wiosnę już... Tak, no na wiosnę sobie nowe sprzęty już ogarnę do siebie. Może nowe wały sobie ogarnę. Żeby Masej mógł jechać ten duży z wałami już. No, pomyślimy. Czas pokaże. Coś na pewno wykombinuję, żeby to szybciej wałowanie szło. Wtedy 24 metry wały. No jedną 15 siewnika sobie zostawię. Siewnik 15-metrowy jeden sobie zostawię. Żeby obcięło takie mniejsze pola. Kurde. Nie podoba mi się, jak ten GPS wahał, ale... Ale dobra, dam radę. Dobra. Chodź, co za zasrany scroll w tej myszce. Czemu on nie chce działać? Patrz, raz. O, raz działa, raz nie działa. Nie wiem. Wiem, że wjechałem kukurydzę. Nie musicie mi o tym pisać. Trochę sobie ugniotłem, ale chciu z tym. Dobra, teraz na pole 35 trzeba szybko się przetransportować. Wszystko gra i buczy. Ale tu szybciej. Niech już sobie sieje tam. Co ma siać? Oczywiście rzepak, no bo nic innego nie będzie chciał. Header tu jest do żołnierza. Dobrze, że go zauważyłem. Znaczy header wózek. Bo w sumie tak rozpędzony byłem, już prawie zarypałem w niego. Zakończył pracę jakiś pomocnik. Tylko jaki? A, New Holland skończył już, o proszę. To wszystko się dobrze układa na tym odcinku, z tego co zauważyłem. Bo ten mnie skończył robota, więc... Lux Torpeda, jak to się mówi.
No i poszli. I teraz New Holland, gdzie jest New Holland? Tu jest New Holland. Przejedź. Niech on mi przejedzie. No i dobra. Nie wolno tak mi dajecie tutaj na pole, to wiadomo, to już będzie zarąbiście, tak? W tym czasie co on przyjedzie? No dobra, ruszył, ogarnął, że tam jest asfalt. Więc nie ma problemu. Ten się tam zmieści? Jo, zmieści się. Więc najważniejsze, wapna mi starczy, starczy. W sumie... Trochę nie będzie to ładnie wyglądać, ale dobra. Bo ja mam dwa kółka tutaj naokoło. Ustawione na siewniku. A on... Dobra, to się da. A nieważne w sumie. Bo chciałem powiedzieć, że... Będzie tekstura wapna na siebie, ale trudno. Chyba, że tam sobie zrobię drugi poprzecznik na szybko. I wtedy nie będzie problemu. Kolega zakończył pracę. No dobra, jak zakończy, to dobrze. Teraz najlepiej... Do prawej, do prawej, do prawej, bo mijaka robisz, kolego. No i dobra, sobie tu... Kończ kopalni. Sobie tutaj ładnie działa, więc... Trochę omijaka zrobiłem małego, ale to... O, teraz jest on, to jest zielony. Niebieski, to jest kapoł, więc fajnie. Pan zaakceptował mnie, to ja wiem. Dawaj, 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 dawaj. Tutaj na równo trzeba ładnie zrobić. Trzeba zobaczyć jeszcze sobie na mapie, co nie? Dobra, w sumie tak troszkę Żyda zrobiłem, troszkę nie zrobiłem. Tak w sumie widzę, różnie tutaj wychodzi to. Ale dobra, się wszystko da. No teraz już ta tekstura tutaj przez wałowanie nie zniknie, ale wapna, no ale trudno. Wyrąbane w to. Ważne, że tutaj będzie zasiane i to będzie nawiezione, więc to zniknie. No i dobra, zaraz będzie skończona robotka. Jak tam New Holland? O, New Holland jedzie tu po prawej, właśnie widzę. No ale może tak trochę bardziej... Bardziej dokładnie byś to wapnął, co? Przydałoby się trochę bardziej dokładnie zwapnąć, bo tak trochę wstyd. Jeszcze auto go zablokowało, on pięknie. Dobra, minuta, znaczy minuta. Jaka minuta? Nie wiem, nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale... W sumie można powiedzieć, że jeszcze minuta i będzie tutaj zwapnowane. No widzę, że mój pomocnik coś tam odpierdziela na tym polu. Nie wiem, co on tam w ogóle robi. No ale dobra, niech tak jest. Nie będę się nad tym zastanawiał w tym momencie. Po prostu manianę odwalił i tyle. Dobra, ty kop. O, jednak ogarnął, jednak nawrócił. Nie wiem jak, ale nawrócił jakoś. No i dobra, to jest wszystko zwapnowane, więc miniaturka będzie po odcinku ciekawa do robienia, ale... Oczywiście to się wszystko da.
Nie, o to się nie boję. Coś tam... O, tu jest znów ty. Coś tam dla was wystrugam na miniaturkę. Tu do owiec na razie pojadę. Dobra, niech tu stoi. Dobra, ten tu robi ostatni przejazd. Ten w sumie dwa przejazdy mu zostały. Nikolan, powiedzmy, że dojechał. Teraz myślę, czy ja to będę siał? Czy jednak kursplay będzie to siał? A na razie mu ustawię kurs, bo ja muszę ogarnąć sobie tamtych pracowników. Więc ustawię mu na razie kurs. Wiadomo, jak zrobię to jedno kółko, czy tam dwa, wtedy ja będę sobie jeździł już. To mniej więcej będę wiedział, jak ja. Mówię, jak nie będę siał, to trudno. Ja nie muszę siać. Może sobie tym zjadę ciągnikiem. Albo Arionem sobie odwołuję ostatni przejazd. Dowołuję sobie Arionem ostatni przejazd, wrócę nim na gospę i... No i taki będzie finał odcinka, można powiedzieć. Bo ile jest minut? 27, no to starczy. Jednak nie będę sobie siał. New Hollandem. Tam już masy też robią ostatni przejazd, więc... Masę ja zaraz przestawiam tutaj na folę do tego... Do klasa i oni sobie tam będą według działać, a ja będę... sobie dalej robotę ogarniał tu. No i dobra, zwałowane. No tutaj takie małe mijaczki porobił. Zostawił się mi, ale to... Wyrąbane mam pieniądze. Stać mnie więc. Nie martwię się o to. To są mijaczki jakieś. Przydałoby się znaka nie skosić, ale... Wyrąbane w to. Dobra, dawaj mi MF-a. Pal gada. I jedziemy na kolejne pole, nie? No i tak to będzie. Tak to będzie wyglądać sobie. Po odcinku robotka. No akurat zanim to ogarnę, zjadę tym klasikiem. No akurat będzie pół godziny odcinka, więc myślę, że lepiej się ułożyć robota nie mogła. Myślę, że to trochę wapna, trochę nawozu. Trochę ustawienia pracowników, więc też tak w sumie standardowy odcinek. Wiadomo, na żniwek będzie dużo lepiej, bo będzie szło się długą prostą. Czy długą prostą, no. Chodzi o to, że cały czas będzie się jechać, tak? Dobra. Brak kursu, genery kurs. Trzeci punkt i ogień. Dobra, ty sobie tu już jeździć paskami, więc dobrze. Mi się podoba. Waltronek sobie tam... Stoi. Waltronek sobie tam stoi, bo może jakiś kontrakt się znajdzie. Na kultywatorowanie. No. Widzisz, przyjmij kontrakt. Dobra, zapis. To nie jest chyba najlepszy pomysł, żeby puścić sobie ciągnik i zapisywać grę, no ale... Ale trudno. Dobra, żeby robota nie stała, to trzeba ogarnąć sobie Waltrę. Przejazd na pole numer 21. Dobra, dam ci to. Sobie tam do końca odcinka jakoś dojedziesz. Wiem, że zawsze wyskakuje, że jest zablokowany. Nie wiem, czemu tak wyskakuje, że jest zablokowany, przecież skoro nie jestem, ale... Ale okej. Okay. Niech tak już jest. Pojadę sobie tędy, bo jest bliżej. No i poszli. Szybkie i wściekłe. Ja ten obciążek, kto mi zaraz urwie tam z przodu. Tędy chyba będzie szybciej tu w prawo. Przy okazji sobie zobaczę, jak mój kolega tutaj wałuje.
A ten sta... On tam gdzieś poszedł, dobra. Tam gdzieś trasę znalazł. Dosyć ładnie idzie im to sianie. No pół pola mają zasiane prawie, że. No jeszcze ten czas i pół pola będzie zasiane, kolega. Więc no, się wyjdą dobrze, a wołowanie robi pierwsze okrążenie. Wiadomo, wało zawsze trochę później to. Raz, że są wolniejsze, a dwa, że... No, teraz jak zrobię ten czas, to będzie pół pola zasiane. Więc ciekawe, czy się pykną z tymi wa... czy ciekawe, czy się w nich zarąbię wały, czy nie. Ło! Zapatrzyłem się i... Widzicie. Kraksa masakra powstała. Ale to nic, postawimy pojazd na kołach i jedziemy dalej. Nie wiem, co się właśnie stało w tym momencie. Coś mnie zablokowało. O co ja się zawiesiłem niby? Tam nic nie ma. Ha! Super, że ten mi w ogóle w siebie wpadł. A, obciążnik pod mapę wpadł. To super. Nie, no już nie będę cudował. Wiem, że to... Nierealne, ale co ja mogę zrobić? Robię tak i tyle. O, akurat tu jest niewolę, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa, 27 minut starszy.